Niespodzianka. Nie spodziewałem się tego aż pod koniec tygodnia. A tymczasem paczka przyszła dzisiaj. Będziemy zaglądać, co tam jest. Pięknie opakowane. Tada! Mamy antenę. O, jakie to ciężkie. Kable, wzmacniacz i router. No to będziemy to montować. I będziemy to próbować. To powinno gdzieś tutaj być. Tylko jak to zrobić, żeby nam wiatr tego nie porywał? Mało mamy troszkę miejsca. No. Dobrze by jakby to weszło w dół. No ale w dół się nie zmieści. A tak to będzie nam tutaj wiatr podnosił to. Jeden panel odkręcony. Panel trzeba będzie przesunąć do przodu. Żeby go przesunąć do przodu, trzeba będzie odkręcić kamerkę i chyba tą lampę. Trochę będzie babrania się z tym. Kolejny dzień zejdzie pewnie na to. Ten panel do przodu. Tu nam się zrobiła piękna dziura. A tutaj przymocujemy uchwyty aluminiowe z tego systemu AT20, z czego budujemy całego vana. I zobaczymy, czy nam to będzie pasowało. Super wychodzi. Będzie dobrze. Będzie antena równo z solarami. Natomiast nie będzie widoczna za bardzo, nie będzie kusiła nikogo. Tutaj musimy troszkę to przesunąć. Teraz to dokręcimy. Zabezpieczamy nasze panele, naszą sklejkę prysznicową z boku, specjalną wodoodporną farbą, żeby nie nasiąknęło nigdzie. Od boku, no bo te będziemy czym innym zabezpieczać. Damy tutaj piankę taką samo się rozprężającą, żeby przylepić. Potrzebuję, chodzi o, głównie o wysokość chodzi, nie o dodatkową izolację, aczkolwiek dodatkowa izolacja nam nie zaszkodzi pod prysznicem, żeby nam zimno w nóż stópki nie było. Ale... To teraz przykładamy. Z tej strony to tak wygląda, a teraz tutaj damy tą pompę wodną damy tutaj. Teraz musimy przykręcić tą pompę. Z jednej strony im niżej, tym lepiej, ale z drugiej strony jest takie niebezpieczeństwo, że ta rurka się nam nie wygnie odpowiednio. Więc lepiej to troszkę wyżej zrobić. Thank you.
będzie to eksperymentalne połączenie. No tu musimy wsadzić końcówkę taką w gumę, ścisnąć cybantem, a z drugiej strony wsadzić tutaj, też ścisnąć cybantem. Teraz zostawimy to, żeby się to uleżało konkretnie, żeby te rurki plastikowe nabrały kształtu. Tu mamy uszczelnione. Spróbujemy go przeciągnąć. Ciekawe, jak nam to pójdzie. Teraz może się uda. Teraz to z tym musimy połączyć i będziemy ok. Tak to będzie wyglądało, tylko tu jeszcze nie mamy jednej końcówki. Tu jest wyjście prysznica. Tu będzie dochodziła ta rurka, która będzie szła do tego zaworu. A od tego zaworu woda pójdzie dalej w górę. Natomiast ten zawór będzie spuszczał. Po wykąpaniu się ten zaworek się będzie otwierał i woda się wyleje na zewnątrz. Jedna z niedogodności życia w wanie czy w kamperze to jest brak wody. To znaczy tej wody zawsze brakuje, bo jak duże mamy zbiorniki wody, jakbyśmy się chcieli wykąpać na przykład, to no to tej wody nie starcza zbyt długo. Rozwiązaniem tego problemu jest coś, co się nazywa endless shower, czyli niekończący się prysznic. I tu mamy taką instalację, bardzo prosta. Znaczy oczywiście prysznic jeszcze nie jest gotowy, no ale instalacja już jest próbnie zamontowana. Składa się z pompy i zwykłego filtra. Cała zabawa polega na tym, że wlewamy tutaj po prostu 2 litry gorącej wody. Wlewamy 2 litry wody. I to jest cała woda, jaką my potrzebujemy, żeby się wykąpać. A w jaki sposób można się wykąpać w 2 litrach wody? No to jest proste. Włączamy pompę i prysznic działa. Jedyne co trzeba. 2 litry wody w zupełności wystarcza. I ta woda się nam tutaj leje w kółko. Możemy pod tym prysznicem siedzieć godzinami. Jak prysznic się skończy, to otwieramy zawór i cała woda nam wypływa na zewnątrz. Zaworek jest pod samochodem. Jak widzicie,
po prostu wylewamy wodę na zewnątrz, nie mamy żadnego zbiornika na szarą wodę, ponieważ no to jest taki prysznic turystyczny, to znaczy po całym dniu chodzenia po górach, jak jesteśmy lekko przykurzeni, to sobie wchodzimy pod taki prysznic, się odświeżymy, spłukamy z siebie ten kurz. Nawet nie musimy używać żadnych detergentów, nie musimy używać żadnych żadnego mydła. Wystarczy myjka i ciepła woda i człowiek się odświeży. Więc na tym to polega. I myślę, że to jest doskonałe rozwiązanie, bo raz, że tej wody trzeba właśnie bardzo mało, a poza tym no, odchodzi problem zbiornika z czystą wodą, zbiornika z szarą wodą, braku tej wody, bo w normalnym prysznicu po prostu woda się leje ze zbiornika z czystą wodą i ucieka do zbiornika z szarą wodą. Natomiast tutaj po prostu tą wodę używamy w kółko, spłukujemy się, wylewamy wodę na zewnątrz i mamy rozwiązane kilka problemów. Nasze urządzenie do przykręcania czy też do montowania tych bardzo proste, bo to jest jedna śruba, dwie duże śrubki nałożone na to, dwie podkładki, klucz i po prostu wystarczy takiego nita wsadzić tutaj w otworek i w ten sposób go ściskamy z drugiej strony, on się rozszerza tam i blokuje i już nie wyjdzie więcej. Teraz mamy takie dziwne urządzenia. Z jednej strony się je wkręca, a z drugiej strony mają ostrego szpikulca. Więc, no bo chodzi o to, żeby w odpowiednim miejscu wywiercić otworki w tej desce. Można to mierzyć, no ale jak się mierzy, a wiem się troszkę, to różnie z tym bywa, a jak się przyłoży do tego, weźmie młotka, to widzimy dokładnie, gdzie te otwory powinny być. To jest deseczka, która kończy łóżko i będziemy tutaj mocować do niej uchwyty. Ale musimy ją pomalować, bo na razie to ona jest tak tymczasowa. To jest w ogóle wewnętrzna strona, no ale zewnętrzną też trzeba pomalować, jak widzicie. Czy to trzeba mieszać w jedną stronę? Jak się miesza w drugą, to się odkręci? Czy? Nie, to nie jajko. Siedzi? Siedzi. Ok, deska, która jest z przodu łóżka. Malujemy drugą warstwę. Jak to wyschnie, to będzie można przykręcić i to będzie zrobione. W sumie ładnie się maluje ta farba. To jest taka, nazywa się self-leveling, czyli samo wygładzająca się farba. Że nie zostają na niej żadne bruzdy, jak się maluje, szczególnie jak się maluje pędzlem. Kran do zlewozmywaka do poprawki. Dlaczego musimy go poprawić? Bo ma dwie wady.
Jedna taka, że nie da się go, da się go stąd wyciągnąć, ale nie da się go wysunąć. To był błąd przy zakupie, po prostu nie zauważyliśmy, że to nie jest, niby można go przesunąć na zewnątrz, ale no, lepszy byłby taki, jakby się go dało wysunąć tam z pół metra chociaż. Druga jego wada jest taka, że no jest, on jest bardzo ładny, ale jest taki trochę przedobrzony. Ma osobne kraniki, tu ma jeden, tu ma drugi, tu ma trzeci i na dodatek w czasie jazdy brzęczy. Jak się wjedzie na nierówną drogę, to wszystko to zaczyna brzęczeć, wydaje dźwięki, więc po prostu kupiliśmy prostszy i z wysuwanym kranem. Mamy nowy kranik, nową baterię, tak to się po polsku nazywa. Zobaczymy, czy to się nam tu w ogóle da zrobić. To musi się zmieścić w tym otworze. Ok. Tu wlazło. To by wyglądało tak. Tu będzie ciężarek, który to będzie trzymał. Ten ciężarek zamontujemy tutaj, żeby to ciągnął w dół. A pod spodu musimy przykręcić to. Cóż to za dźwięki? Jakieś dzikie, to sowy są? Podkładeczki. I tu mamy takie fajne coś. I to tutaj powinniśmy wkręcić. Teraz mamy wodę ciepłą i zimną. Zimna będzie szła tutaj. Trochę mamy długi ten wężyk niestety. No ale nic nie poradzimy. Najpierw potrzebujemy wkręcić to. O. To nie ten rozmiar znowu. Z powrotem do sklepu. My tutaj z Reksiem ciężko pracujemy, prawda Reksiu? Prawda Reksiu? Pomagasz mi, dziękuję ci bardzo. Się urwie ten ogonek, jakbyś mi tak merał. Ciężarek musimy zamocować. I ten ciężarek trzeba zamocować tutaj według instrukcji. Więc sprawdźmy, jak będzie to wyglądało. A. Dobra. Czyli kran. Można go dotąd wyciągnąć. Zobaczmy, jak to będzie. Gdzie my go tutaj damy? My go musimy tam dać. Tylko tu będzie taki problem, że jak go wyciągnę do góry, to on się nie schowa. A nie schowa się, bo on będzie w tą stronę szedł. Czyli musimy w jakiś sposób go pociągnąć w tamtą stronę, żeby go ciągło w tamtą stronę. Jakaś będzie sprężynka potrzebna, żeby on zjeżdżał tam. To nad tym popracujemy potem. Teraz mamy inny problem, mianowicie taki, że te końcówki nijak nie pasują do tych końcówek. W związku z czym będziemy musieli zastosować jakieś pośrednie
konektorki, adapterki. Jak ci idzie, co? Idzie mi dobrze, tylko mam nowy problem. Jaki? Problem jest taki, że no, ten ciężarek... No, zawadza tam? No, trzeba będzie jakąś gumkę, sprężynkę, żeby go odciągał w tamtą stronę, bo widzisz, co się stanie. Jak się zrobi tak... To on nie chce wchodzić tam. Nie wchodzi tak, a tutaj... A tu nie wyjdzie, bo jak to będzie zamknięte, to on po prostu czeka. No. Musimy zrobić adapterki, a adapterki na dodatek będą podwójne. Musimy połączyć ten z tym, a ten z tym. I już będzie. Tylko żeby to zrobić, to trzeba taśmę teflonową. I zaraz będziemy to łączyć elegancko. Wszystko się da zrobić. I potem zrobimy test. Przekonamy się, czy to nie cieknie przypadkiem. Dobra, to... Nie ma szans, żeby cokolwiek ciekło. Końcóweczki mamy. Teraz musimy... Ten pójdzie do ciepłej wody, czyli tutaj, a ten pójdzie do zimnej wody, czyli tutaj. Miejmy nadzieję, że to będzie działać i nie będzie ciekło. Teraz idziemy od środka tamto przykręcić. Teraz gdzieś muszę wymyślić, w jaki sposób ten ciężarek odciągać. Mamy gumkę. Tutaj to słabo działa. A jakbyśmy tą gumkę przeciągnęli przez to i przymocowali jeszcze tutaj, to co się wtedy stanie? Tak by działało. To co teraz możemy zrobić? Teraz możemy odpalić cały system i zobaczyć, czy nam zaleje całe mieszkanie. Woda nalana. Powinna być wystarczająca ilość. Zakręcimy nasz zbiornik i włączymy jeszcze raz pompę. Uhum.
wszystko działa. Tu nam nie cieknie. Tam nam nie cieknie. Teraz, prawdę mówiąc, to można używać tego jako prysznica zewnętrznego. Śmiało można tu wleźć i się wykąpać. Tyle, że tu mamy ograniczoną ilość wody, ale metodą taką, wiecie, zmoczyć się, namydlić i potem się spłukać, to jak najbardziej. W międzyczasie mogę przykręcić to, co już tu Grażynka pomalowała. No to ładnie, to nawet nie chcę się wkręcić. Zaczniemy dzisiaj ocieplać górną część drzwi, bo tam będziemy robić za chwileczkę obudowę. Gdzie to przyszedłeś, Leksiu? No gdzie tu przyszedłeś? No taki pieseczek, mój kochany. No. Leksiu, twarde. O, no tak, nie możemy sobie poradzić. Dobra. A tu już prawie zrobiona robota. Ale tu widzę, ładnie już jest wypełnione i układamy izolację. Aha, Układamy z żoną izolację. Tam z tyłu jest, jak widzicie, ładnie cały ten pas górny zrobiony. Tu z boku jest ładnie wyłożone. I teraz moja biedna, pracowita żona drugą stronę robi, żeby... Tu ekipa przygotowuje lepszy stelaż pod brodzi. Rozkręcamy i będziemy poprawiać. I będziemy robić od nowa. Nie pierwszy, nie ostatni raz będziemy coś robić od nowa. Albo ta śrubka się obrobiła. Jak ta śrubka się obrobiła, to gorsza sprawa, bo tego nie wykręcę teraz. Uniwersalny kluczyk. To jest kluczyk o rozmiarach od 1/4 do 3/4 cala, czyli od 6 do 19 mm. I zobaczymy, bo mi się tu obrobiła śrubka. Zobaczymy, czy to tam coś da. Ale takie, wiecie, uniwersalne, takie coś do wszystkiego, to też jest do niczego. Ale zdaje się, coś tutaj.
O. Zdaje się, jednak zadziałało. Wszystkie newralgiczne miejsca trzeba zabezpieczyć, żeby w czasie jazdy nie poprzecierały się te kable. Zrobimy sobie ukraińskie kolory tutaj.